Co chcielibyście zobaczyć w zbliżającym się update'cie do CS-a? Coś większego zbliża się do Counter-Strike 2. Po czasie obserwowania pewnych ruchów Valve w mediach społecznościowych i tego, co widzimy na Steam Database pod względem aktualizacji, z pewnością coś jest szykowane. Dzisiaj koło godziny 2 dostaliśmy niepozorny jak zwykle update, który dodaje support pod AMD Anti-Lag 2 i to w zasadzie tyle. Była to aktualizacja, która wcześniej roboczo była nazwana A-Test. Tak tylko przypomnę, że Anti-Lag to nic innego jak Nvidia Reflex, tylko że dla posiadaczy kart graficznych AMD, który tak swoją drogą podobno ma zapewnić całkiem spore mniejsze opóźnienie, ale jak będzie w praniu, to się okaże. Wracając jednak do głównego tematu, na Discordzie Steam Database możemy zobaczyć jeszcze zmiany w innym buildzie o numerkach, które różnią się od publicznej wersji i są na razie jedynie jako developer pre-release i to już od 2 dni. Prawdopodobnie wkrótce dostaniemy coś większego, choć tutaj musimy ostudzić emocje, żeby nie robić większej nadziei. Według Taurasi jest to, co możemy wkrótce dostać, to dostępna funkcja Overwatch, korektor głośności dla poszczególnych trybów gry, no i również prawdopodobny powrót Retake moda do Counter-Strike'a, czyli większość w zasadzie to, co mieliśmy już w Global Offensive. Ja od siebie dodałbym być może jeszcze drugi sezon Premier Moda, który w teorii miał wejść na wiosnę tego roku. Mercy również jest zdania, że 4 miesiące po większym update'cie, jakim był The Call to Arms, który dodał wyścig zbrojeń, prawdopodobnie nastąpią jakieś zmiany w samej rozgrywce, być może nowa skrzynka, czy też powrót starych rzeczy z Global Offensive, jak na przykład Retake Mode. Ogólnie jeszcze ta teoria z powrotem Overwatcha tym bardziej nabiera sensu, ponieważ ostatnio świętowaliśmy 11 lat od momentu wypuszczenia właśnie tej funkcji do Global Offensive. Kiedy jak nie teraz jest idealny czas, aby powrócił do gry. Ostatnio TowerCS na swojego Twittera wrzucił ciekawą rzecz a propos cheaterów w CS 2. Zapytał się dzisiaj starszego analityka anti-cheata od Riotu, czyli Vanguarda, co zrobić, aby Counter-Strike 2 poradził sobie z cheaterami. Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Według niego oszustwa nie da się powstrzymać za pomocą sztuczek z danymi, AI czy też usermodem. Potrzebny jest sterownik kernel i bycie cały czas na bieżąco z aktualnymi cheatami do gry. Jestem ciekaw, czy to, co chce wprowadzić Valve, wystarczy, czy jednak jeden z deweloperów Riotu ma rację i lepiej pójść w stronę Vanguarda czy też anti-cheata od Faceita. Dajcie szczerze znać, co o tym wszystkim sądzicie, a o najbliższej aktualizacji do CS-a i nie tylko będziemy standardowo informować w naszym Discordzie, link w opisie i komentarzu. Witajcie na CSGO Skins, czyli stronie ze skinami, która jest już na rynku od 2015 roku. Oczywiście standardowo możemy na niej otwierać skrzynki, bić się z innymi na Case Battle, a jeśli jakiś skin nam się nie spodoba, to łatwo możemy wymienić go w Exchangerze. Wypatrujcie również różnych eventów i nie zapomnijcie o darmowym Daily Case'ie. Metody płatności to przelewy, blik, nasze skiny czy nawet przez SMS-a. Używając naszego kodu PIKI dostaniecie 2,50 i 10% bonusu do ładowania. Pamiętajcie, że strona przeznaczona jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Zapraszamy do wypróbowania CSGO Skins. W momencie jak my tworzymy ten materiał, trwa finał Eternal Fire kontra Liquid w ramach CCT Global Finals. Zanim jednak przejdziemy do tej kwestii, musimy się na chwilę cofnąć do tego, co było w półfinale. Liquid zagrało tam z Astralis. Innymi słowy, Kadian mógł zagrać na swoich byłych teammateów z drużyny z czasów Heroic, Stawna oraz Jabiego. Jak pewnie pamiętacie, roszady, które wtedy w Heroic nastąpiły, odbiły się szerokim echem, głównie przez fakt tego, co się stało. Właśnie m.in. Stawn i Jabi domagali się usunięcia z drużyny Kadiana, a kiedy dopięli swego, ci zdecydowali się odejść do Astralis. Ludzi było to jasne, że wbito Kadianowi przysłowiowy nóż w plecy i właśnie dlatego zobaczcie ten krótki fragment nożówki z mapy The Inferno. Kadian dał się dźgnąć w plecy i to nie byle komu. Zrobili to wspólnie akurat Jabi i Stawn. Świetnie było zobaczyć odegranie się na byłych w cudzysłowie kolegach z zespołu. Liquid wygrało z Astralis 2-1 w mapach. Niestety w drugim półfinale Gamer Legion ze Snaxem nie dało sobie rady na Eternal Fire. Jeśli chodzi tak stricte o finał, jak na razie Eternal Fire prowadzi 2-0 i Liquid ma ostatnią szansę na powrót na daście 2. Być może wy widzicie już ostateczny rezultat. A propos jeszcze CCT Global Finals, najlepszy rating spośród polskich graczy miał Dycha oraz Hades. 1.16. Dobrze wreszcie widzieć powrót dyszki na odpowiednie tory. Później mamy Killara z wynikiem 1.09, Snax 1.01, Goofy 0.94, no i do tego Fiku na samym końcu z wynikiem 0.90. Nasz polski snajper Samej ostatnio z formacją Sangal świętował pierwszy większy sukces w tym składzie. Udało im się wygrać Rest Regional Series 4, pokonując po drodze Parivision, Monte czy też Zero Tena City w finale. Dobrze widzieć kolejnego Polaka z sukcesami międzynarodowymi. Na sam koniec standardowe dwie szybkie kwestie. Polska szuflada przedstawia
przedstawiła grafikę z ilością polskich organizacji w zależności od roku. Niestety im dalej w las, tym tych marek jest coraz mniej, dużo sponsorów się wycofuje i wygląda to tak, jak widzicie sami. Może to z jednej strony dobrze, patrząc na te wszystkie dramy, czasami warto zrobić nawet kilka kroków wstecz, by potem znowu zrobić kilka do przodu. No i tak na koniec jeszcze mamy taką zakulisową kwestię z turnieju Bad Boom związaną z Team Spirit, a konkretnie z Donkiem. Podobno w pewnym momencie admin przyszedł do nich i powiedział, że będzie kara za krzyczenie na rywali, na co Chopper, ich prowadzący, stwierdził, żeby Donk sobie krzyczał, wówczas to on zapłaci karę z własnej kieszeni. Nie jestem fanem takiego uciszania graczy, ale fakt faktem, Donk czasami mocno przesadzał. W końcu oficjalnie Nine przedstawiło swój nowy skład, który w 100% pokrywa się z tym, co mieliśmy okazję zobaczyć w leakach już jakiś czas temu. W zespole mamy Ralza, Refresha, Mantu, Misutę, Sounda oraz Mini Roxa w roli trenera. Polska formacja Pyramid jest bardzo blisko zrobienia kilku zmian kadrowych. Ze składem ma pożegnać się Vegi. W jego miejsce prawdopodobnie wejdzie Tomiko. Już nawet grał z zespołem oficjalnym mecz na CCT przeciwko Endpoint, którego wygrali 2-1. Do tego z drużyną miały pożegnać się także Morels i za niego możliwymi kandydatami są Ultimate, Snatch, Markoś, czyli w teorii Masket nie grałby dłużej snajperki. Pozostając przy polskim podwórku, szykuje się być może wielki powrót organizacji Anonymo. Na ten moment prowadzą rozmowy z obecnym składem Los Cogutos, którego macie w tej chwili na ekranie. Przykładowo Maskedowi kompletnie się to nie spodobało, najprawdopodobniej przez to, że mają jeszcze jakieś zaległości w stosunku do ich byłych zawodników. Bardzo wielu graczy obecnie odmawia organizacji Cloud9 i cały czas kurczą im się opcje. Wiemy jednak prawdopodobnie, kto może zaakceptować ich ofertę. Według Overdrive'a jest duża szansa, że Inters powróci do drużyny, z którą pożegnał się w marcu 2023 roku. Zitter, który w Metisport przejął prowadzenie drużyny po Jackinho, obecnie został wystawiony na listę transferową i czekamy na informacje o tym, kto go zastąpi. To już kolejna zmiana w tym zespole w ostatnim czasie. Ostatnio dopiero co do formacji dołączył Plopski w miejsce Saspa. Tak jak się spodziewano, Jerry został posadzony na ławkę rezerwowych w Parivision. To była tylko i wyłącznie jego decyzja, a powodem jest wypalenie. W mediach społecznościowych krążyły wieści, że być może cała formacja się rozpadnie, choć jak na razie nic nie jest jeszcze przesądzone. Bubble znany z drużyn takich jak Skate czy też Windigo obecnie zmienia swoją rolę z zawodnika na trenera. Taką pozycję objął w zespole Pera. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na CSGO Skins, tym samym wspieracie też nasz kanał. A najstandardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.